Jaka jest różnica między pokazywaniem ręką a lizakiem? Widoczność. Tak naprawdę, widoczność. No jeżeli jest lizak, będzie lepiej widoczny, szczególnie przy kontroli takiej do zatrzymania pojazdu. Tak? Poza tym, jest to jakiś atrybut typowy dla policji, typowy dla służb takich bardziej mundurowych, dla ITD. I tak, ale nieumundurowany policjant też może go nie mieć i on też często mają. Ręką. Ostrzymanie, może być mniej widoczne, ale w zasadzie do zrobienia mamy to samo. Czy wskazanie jest lizakiem, czy ręką, czy latarką, czy mamy się do niego zastosować. Co innego mówię, trochę z kierowaniem ruchem, bo na kierowaniu ruchem, tak jak na skrzyżowaniu, nie używa się tam za bardzo lizaków.